Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od sprawy, która już w przyszłym tygodniu wyjaśni się. Referendum. Czy Pani też będzie bojkotować referendum? I referendalne pytania? No ja na pewno, nie pobiorę, na pewno nie pobiorę tej karty do referendum i na pewno zaznaczę, że jej nie pobieram. Czyli, nie no, będę czyli uczestniczyła w tym, w tym referendum, no to jest moje prawo obywatelskie, mogę w nim mówi, nie uczestniczyć. Pani że unieważni, czy unieważnia to referendum, czyli nie ma po co, Pani też mówi, że nie ma po co głosować. Jeśli ktoś sobie tak to ułoży w głowie, to wyobraża Pani sobie, że w ogóle nie pójdzie na wybory? Nie, nie, nie sądzę. To PiS chciał doprowadzić do tego, żeby jakby referendum było takim elementem, który zmobilizuje głównie jego elektorat. Ja, dla mnie ten, ta kwestia referendum jest oczywiście obojętna w kontekście wyborów, bo wybory są najistotniejsze tutaj. A to referendum to jest kmina z obywateli, ona jest tylko dlatego zorganizowana, żeby ukryć kwestię finansowania kampanii wyborczej, no bo trudno jest oddzielić finansowanie kampanii. Wyborczej i referendalnej, kiedy na przykład są dwa billboardy wiszą i na jednym będzie Mateusz Morawiecki, który będzie kandydatem na przykład, jedynką z Katowic, okręgu 31, a na drugim będzie obok Mateusz Morawiecki. Idźcie na referendum albo jakieś z py tych pytań referendarnych. Ja myślę, o to chodzi. To takim to o razie... to chodzi, żeby, żeby ukryć. Nie o finansowanie kampanii, tak? Bo ja refer kampania referendalna kampanię, nie, ma limitów, nie ma limitów kampanii wyborczej. Rozumiem? Nie ma limitów. I nawet yy, słyszałam, że dzisiaj będą składane wnioski yy, do Państwowej Komisji Wyborczej, pytania yy, uszcz uszczegóławiające po to, aby Komisja Wyborcza na przykład wyjaśniła, czy osoby, które prowadzą kampanię referendalną, mogą równocześnie prowadzić swoją kampanię wyborczą. Czy, czy to jest zgodne znaczy to z kodeksem... Czy mogą być osoby, no, które czy mogą być na plakatach być referendalnych? Na plakaty, tak? i czy mogą prowadzić... Czy te dwie kampanie może prowadzić ta sama osoba yy. równolegle. Czy, to, to jeszcze raz uściśnijmy. Jaki będzie wpływ tego referendum na wynik wyborów, pani zdaniem? PiS oczywiście chce zmobilizować swój elektorat. I chciałby, żeby to, zresztą tak są też ułożone te pytania, żeby to był jakby motyw poparcia dla tego rządu, ale myślę, że na wynik wyborów nie będzie miał. Wpływ. A jaki wpływ na wybory do Senatu będzie miał fakt, że ten part senacki Wam się trochę rozłazi? A dlaczego się rozłazi? No, myślę, że. Jak dobrze pójdzie, to w połowie okręgów na Śląsku y, kandydaci paktu będą mieli konkurencję i to wewnę czasami wewnętrzną. To, co, to znaczy gdzie? Co, na przykład u pani w Chorzowie. Ale chodzi na o. Na przykład. No? O, o nazwisko, mam pani podać? Tak. Leon Sfaczyna. Z Leon... tego co pamiętam, to jest ko koalicja PSL. Pan Leon Sfaczyna, y, z tego co pamiętam co badałam, to od wielu lat startuje w wyborach. Ja bardzo szanuję ślązoków w ogóle wszystkich. Żyję tutaj. Ślązoków razem czy ślązoków w ogóle? Ślązoków w ogóle. W ogóle. Żyję tu na Śląsku od dłuższą część mojego życia i bardzo szanuję ludzi ze Śląska. Zresztą pamięta Pan wyniki spisu ludzi, którzy zadeklarowali... Śląskość jest 800 tysięcy niemal. Nie, nie, no 800 tysięcy to w poprzednich, 10 nie. lat temu, teraz trochę mniej. 700, 700. Nie, chyba 600. Nie. O ile pamiętam? 700, ale... 700 780, 760. 700, to pan 000. ma jakieś nowe dane, dane nie, nie, to spisu, były chyba? te dane ze spisu. E, to za moment o tym. Gabriela Mrawska-Staneska, wicemarszałek senatu, jest z nami, dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo, dogrywka w sieci, tylko na Radiopiekary.pl Marcin zasada witam ponownie. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu jest z nami. Po raz drugi panią i Państwo witamy. Ym... 760. Mało tego... 760 tysięcy 500, Ślązaków... Niemal 500 tysięcy... Ostatnim spisie? Niemal 500 tysięcy uważa, że używa języka śląskiego, a 50 tysięcy uważa, że używa jako pierwszego języka, języka śląskiego. Panie yy, 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 nie pamiętam liczb, bo też cała droga dochodzenia do filmików z fis tak, była... Przez rok yy, niczym... był to był, było nie podawany, aż się pan europoseł Łukasz Kochut upominał nawet o to, niczym tak, tak trudno Był to nieczym bieg przez płotki tyłem na rękach, ale jestem głęboko pewien, jeśli można tak powiedzieć, że nie było to 760. Ale zacznijmy od kwestii fundamentalnych. Co pani senator z okręgu yy, nie wiem, czy wymienię wszystkie istotne ośrodki, ale bolszowy i yy, Mielin Bieruń Tychy robi w korowie yy, Rudzie śląskich, piekarach i okolicach w tych wyborach. To jest które przed przede nami. wszystkim również Śląsk. Bez wątpienia. Prawda? To jest pierwsza kwestia. Po drugie, aby ustalić, uzgodnić yy, pakt cenacki, aby opozycja cała się porozumiała, Musieliśmy czasami iść na kompromisy i oczywiście były sytuacje takie, akurat ruch Tak dla Polski, ruch samorządowy, który, który jest też uczestnikiem tego, tego porozumienia, zaproponował, aby pan prezydent Andrzej Dziuba, który zadeklarował start w wyborach do Senatu, do tego Senatu wystartował. No, w związku z czym ktoś musiał być mądry. I ktoś musiał się przesunąć. prezydent Andrzej Dziuba coś pani zaoferował w ramach rekompensaty? Nie, pan prezydent Andrzej Dziuba nic mi nie zaoferował w ramach żadnej rekompensaty na ten temat ze mną nie rozmawiał. Mm, panie Mieszek, ale w Tychach jest też okręg, to jest oczywiście okręg senacki i w nim wystartuje w tych wyborach prezydent Tychów właśnie, ale jest też okręg, istotna część, yy, istotny kawałek okręgu poselskiego. I... Tak. To jest zresztą ten sam okręg, który jest, panu przypominam, w Chorzowie, Rudzie Śląskiej. a to czemu pan do Sejmu? No ale dlaczego pan nie chce przesuwać do Sejmu? Ja od wielu lat, znaczy przez, od ostatni rok... Ostatni rok odkąd y, faktycznie pan prezydent Andrzej Dziuba zadeklarował start do senatu, wszyscy pytali mnie i najwięcej wiedzieli, wiedzieli na ten temat dziennikarze. Zawsze wiedzą, zawsze najpierw, wiedzą najlepiej, oczywiście są zawsze najlepiej poinformowani, wmawiali mi, że będę startowała do sejmu. W zasadzie mnie przekonywali wszyscy dziennikarze, zarówno w Warszawie, jak i tutaj, że tak, że no dobrze, przecież ja panie, będę startować do, panią sejmu. Dziennikarze przesuwali ja przecież, do sejmu. Ale ja przecież, ale ja przecież cały czas mówiłam Cały czas mówiłam, że ja jestem senatorem. Ja poszłam do Senatu z konkre w, konkretnym, w konkretnym celu, z konkretnego powodu. Z konkretnego powodu w tym 2019 roku, kiedy pierwszy raz startowałam do parlamentu, wybrałam właśnie Senat. Przecież gdybym chciała, to bym się zdecydowała na sen. Nie, chciałam iść do Senatu, mało tego. Wszyscy my, senatorowie demokratycznej większości, w ubiegłym roku, na spotkaniu z liderami wszystkich partii opozycyjnych dostaliśmy zapewnienie, że właśnie możemy startować do Senatu. Tym bardziej, że po pierwsze utrzymaliśmy tą większość w Senacie, która przecież była na początku bardzo krucha. Proszę sobie przypomnieć, wiemy o tym, bo to nas, nas na Śląsku też bardzo boleśnie dotknęło, że straciliśmy dwoje senatorów. W tym jednym z nich był pan senator Marek Plura, wielki orędownik śląskości generalnie. Jasne. Ale pani mówi, że I, dziennikarze i przy... mimo to i mimo to my tej większości nie straciliśmy, pani, zyskaliśmy. Pani Maciek, nawet. tylko y... Więc pani dlaczego mówi, nagle ja mam no to przesuwają... więc dlaczego ja mam nagle iść do sejmu, kiedy ja mam mój temperament polityczny, moje w ogóle. Pani, ale to nie jedno z moje pytanie polegało... powinna być w senacie. Dobrze, no w porządku, tylko to tak senator Wicemarszałek Senatu. Może tak przesuwać z okręgu na w okręg, to nie ma znaczenia. To nie łatwiej byłoby zostać w, z tą samą publicznością, z tą samą, nie no, z tym samym elektoratem, w, który wybrał panią do Senatu. tylko w Dla mnie byłoby wyborach. o wiele łatwiej, panie redaktorze. Dla mnie byłoby łatwiej. Bo i tak na patrzę pewno... sobie na listę koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 31, Katowice i okolice. I tam. Nie pamiętam kandydata z Tychów za bardzo, na którym które miejsce zajmuje. Chyba hmm. No ale to Solidne. jeszcze raz mówię, ja zawsze deklarowałam, że chcę być w Senacie i ta moja praca w Senacie, chyba, ja oczywiście tego nie powiem wprost, bo, bo nie, nie mnie oceniać własną pracę, Zosta zostaje dobrze oceniona. No, jestem wicemarszałkiem Senatu, trochę w tym Senacie zrobiłam. Pracuje w czterech komisjach, pracuje w komisjach międzynarodowych również, no więc chyba. No nie rozumiem, bo dlaczego miałabym nagle rezygnować z tego i ja iść do Sejmu? Nie, ja wcale oczywiście, nie sugeruję, że pani miałaby. Panie rezygnować. redaktorze, dla mnie kampania i wszystko inne byłoby znacznie prostsze, znacznie łatwiejsze, gdybym kandydowała z tego okręgu, w którym zostałam wybrana przeciwko y, wtedy senatorowi PiSu kandydowałam i nikt nie dawał mi szans na to, że wygram. I wygrałam. Więc no. oczywiście tak, ale ja nie odpowiem Panu na pytanie, dlaczego zadecydował pan prezydent Dziuba, że właśnie sobie będzie, będzie kandydował z tego okręgu? Bo to chyba pytanie jest do pana prezydenta Dziuby. On to powinien to ja panu tłumaczyć, pani... a ja się z tego nie muszę tłumaczyć. Rozumiem. To mam pytanie inne. W jaki sposób pani chce wygrać z panią senator Dorotą Tobiszowską, która jest z Rudy Śląskiej, to jest ten okręg, i w sumie w tym okręgu też pracowała... Ja w tym okręgu też lata. pracowałam. W tym tutaj? Tak. W tym okręgu pracowałam. Miałam kancelarię w Siemianowicach Śląskich, mm. proszę sobie wyobrazić, w latach 2000-2005 byłam tam znana. Pracowałam przez całe moje, w zasadzie od 2000 roku, od tego czasu pracowałam również w Chorzowie, pracowałam również w Rudzie Śląskiej, obsługiwałam firmy z tamtego rejonu, także... Ja ten okręg znam, jak zresztą znam większą część Śląska. Tobiszowska, pani senator, yy, to nie jest yy, cały problem. Pani to... Tobiszowska pracowała w kopalni. No, przypominam również, że ja tę spółkę, w której pracowała pani Tobiszowska, tworzyłam czy współtworzyłam hmm. prawnie. Hmm. Uh -huh. No dobrze, ale pani senator Tobiszowska to nie jest jeden problem, bo wracając teraz tak. Kamarowo do tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed przerwą. E, czy Pani pamięta, jak skończyły się wybory w tym okręgu właśnie cztery pamiętam, lata temu? Pamiętam, ale nie Głosy... był problemem, nie był problemem y, w tych wyborach cztery lata temu, jak pan redaktor sam doskonale wie, pan spaczyna. Tylko problemem był pan Kostępski. Myślę, że problemem I byli y, oni obaj tak, osobno, ponieważ głosy pan, opozycji podzieliły się na... Tak, y, na ale trzech. gdyby pan Kostępski nie wystartował i gdyby głosy pana Kostępskiego dostał pan Mercik, to pan Mercik wybory by wygrał. Czy pani rozmawiała y, dzisiaj, czy rozmawia w ogóle z y, panem Leonem Swaczyną tak. ze Ślązaków Razem, który zamierza kandydować? Tak rozmawiałam, tak rozmawiałam z panem Leonem Swaczyną. I, I co z tych rozmów no wynika nie dzisiaj? będę tego zdradzać nam w mediach, dlatego że to są rozmowy, które będą kontynuowane. Y, jaki jest cel tych rozmów, żeby... Z pani perspektywy rozumiem, żeby pan Leon Swaczynie mojej... zrezygnował z kandydowania. Ja nie mogę panu Leonowi nie mówić, czy ma zrezygnować, czy nie. Chciałam tylko przekonać go, że jeżeli problemy Śląska, Ślązaków mają być poważnie w Warszawie traktowane i naprawdę chcieliby mieć swoją reprezentację w Senacie, to dobrze byłoby, żeby to... Ale mają przecież swoją reprezentację Ślązacy w tamtym okręgu. Pani Dorota Tobiszowska jest Ślązaczką. Nie zauważyłam, ślązaczką. przepraszam, nie zauważyłam, żeby pani Tobiszowska w sprawach Śląska się kiedykolwiek wypowiadała w Senacie. Zresztą ja w ogóle nie pamiętam, żeby się wypowiadała, to jest inna rzecz. No, no może, ale w sprawach Ja pamiętam, Śląska, że w wielu sprawach dotyczących ja Śląska wiem, uczciwie mówię... Yy, pani senacie? senator To. Nie wiem, czy w Senacie. Ale, no, ale ja mówię w Senacie. Pani, nie Rzymanie, to wynika z tego, że w Senacie ktoś zabrał, w zabrał głos. Nie, to nie chodzi o zabranie głosu, to chodzi o pracę w Senacie, bo jeżeli chodzi o kwestię pracy dla śląska w naszym zespole śląskim, bo mamy taki zespół, to jest, to mogę wymienić nazwisko. To był świętej pamięci Marek Plura, to jest pani senator Halina Bieda. Pani Marszałek, ja pamiętam. Więc tak. my tak pracujemy. Pamiętam I uczciwie y, oddając sprawiedliwość. Pamiętam historię związaną, to tak jedno wspomnienie tylko. Y, 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 prace związane z umową społeczną dotyczącą górnictwa. I mm -hmm. y, y, pamiętam y, negocjacje, które toczyły się Pan między... uważa, że pani Tobiszowska miała wpływ na to, jak to się stało. Nie, nie, nie. Chodzi, ro... chodzi o kwestię. Rośnie. O taką kwestię. Kiedy w Katowicach odbywały się negocjacje w tej sprawie, bardzo istotne, jak się okazuje dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, to było dwóch polityków, którzy byli tym zainteresowani. I było to dwóch polityków PIS. Weso Ro Marek Wesoły poseł z, też z Rudy Śląskiej zresztą, i senator Tomiszowska. No zresztą zostali chyba wyproszeni z tych e, obrad. No właśnie, e, tak byli potraktowani. Byli, ale dwo, to było dwoje a nie polityków. A nieprawda, nie nie, Bo w tym samym czasie... Ale ja nikogo, ja mogę pan, kto się nie, tym No więc proszę, panie redaktorze, w tym samym czasie, kiedy odbywały się te rozmowy, my mieliśmy komisję w tym samym czasie nadzwyczajną do spraw klimatu, która się też tym zajmowała, i zadawali, i przesłuchiwaliśmy wtedy pana, panów ministrów z rządu, którzy przyszli i opowiadali różne ciekawe historie, tylko nie wiedzieli nawet, co się dzieje w Katowicach w tym czasie. I myśmy na ten temat z nimi rozmawiali I, i o problemach Śląska, i o problemach górnictwa. Tak samo, mało tego, w bardzo wielu sytuacjach właśnie w Senacie ci ministrowie musieli się tłumaczyć z wielu rzeczy dlatego że w sejmie nie ma dyskusji ani w trakcie komisji sejmowej ani w trakcie obrad sejmu to w senacie właśnie na naszej komisji do spraw klimatu wielokrotnie na temat kopań i górnictwa żeśmy rozmawiali i to był jedyny forum gdzie mogli, mogliśmy jakby Przesłuchać, wypytać tych ministrów, i oni musieli się do tego przygotować. I, I jedna rzecz, i wie pan co? I pani Tomiszowska nie jest członkinią tej komisji, nie interesuje ją to. Co senator? Ja, proszę temat mnie ministra. nie stawiać w roli no, obrońcy w czym, senator Tomiszowskiej. No ale tak pan nie... się postawił sam w tej roli. Ja pana nie, nie muszę w tej roli stawiać. Nie. W związku z pan czym. Roszak. Ja nie mówię o podpinaniu się pod pewne tematy tylko dlatego, że, że to jest bardzo nośne i populistycznie bardzo dobrze widziane, bo jak pan sam powiedział, zostali wyproszeni. A co innego jest dbanie czy zastanawianie się nad realnymi problemami jakie są na Śląsku realnymi problemami. No dobrze, I w górnictwie również. Teraz jeszcze do górnictwa na koniec przejdziemy. A, e, pani e, a, dobra, taki program Gabrieli Murawskiej-Stanyckiej dla Chorzowa, Rudy Śląskiej i Piekarz Śląskich. Nie, no ja nie w, jestem w, przede, w, przede wszystkim, w, wszystkim kandydatem na premiera tego, w mówię. tym kraju. W związku z czym główna, główna i podstawowa rzecz to jest Wzmocnić na nowo samorządy. I to nie tylko na Śląsku czy na Górnym Śląsku, ale wszędzie. Wie Pan doskonale, co się dzieje z samorządami. Zresztą myślę, że ruch tak dla Polski, o którym Pan mówił, raczył mówić i o prezydencie Andrzeju Dziuby, właśnie stąd się też wziął. Nie stąd, żeby wylansować swoich prezydentów do Senatu, bo to nie o to chodzi, czy do Sejmu, tylko po to, żeby bronić interesów samorządu i w ogóle w Polsce. Dlatego, że samorządy są sukcesywnie okradane przez to państwo i nie są te wszystkie koszty im rekompensowane. I to widać na każdym kroku, jak tych pieniędzy brakuje. Nie ma pieniędzy z KPO i nie wiadomo, czy będą. I to też jest coś, o co my się bijemy, i coś, po co idziemy do tych wyborów, żeby wreszcie wyciągnąć pieniądze, które nam się należą, Przecież... które na nas czekają i na które jeszcze ten rząd nie złożył wniosku. Dzisiaj chyba lewica będzie składać wniosek do prokuratury, ponieważ dali premierowi termin do złożenia w ogóle wniosku o wypłatę środków z KPO bo pan premier nie raczył tego uczynić, a jest to jego obowiązek. I to jest niedopełnienie obowiązków, czyli artykuł 231 Kodeksu Karnego. Dlatego po pierwsze, po pierwsze, jeżeli chodzi o Śląsk również, ale też o całą Polskę, to jest, to są samorządy, pieniądze dla samorządów, które doskonale wiedzą jak te pieniądze zagospodarować. I druga kwestia Przede wszystkim wyciągnięcie pieniędzy z KPO, których tych rząd po prostu nie chce. Politycznie nie chce znaczy i tym i politycznie chce. uwaga, gra. tylko krótko a propos KPO. Yy, I oczywiście. To się wydarzy zaraz po wyborach według. Nie, według, nie wydarzy się zaraz yy, po wyborach, ale, ale, yy, ale zaraz po wyborach na pewno zaczniemy z Unią Europejską rozmawiać i na pewno wprowadzimy te wszystkie zmiany, które. Które powinny być wprowadzone, aby to sposób? KPO. To tylko proszę mi powiedzieć, bo nie wiem, czy pani pamięta, ale prezydent, wybory prezydenckie i prezydent znaczy wybory prezydenckie to jeszcze nie teraz i prezydent Duda z całą pewnością e, nie uważam, trochę że... posiedzi jeszcze w pałacu tak, prezydenckim. Ale mimo, że prezydent Duda Kiedy posiedzi, wy być może będziecie rządzić posiedzi w pałacu prezydenckim, nie wierzę w to. Przy całym moim może braku jakiejś sympatii szczególnej do prezydenta Dudy nie wierzę w to. Że jeżeli będą uchwalone ustawy, które przybliżą Polaków do KPO i które umożliwią wzięcie KPO, czyli wypełnienie tych kamieni milowych, że prezydent które, będzie przeciwny. Że, że będzie przeciw. Pani e, marszałek, czy pani zmieniła a propos m, okręgu, okoliczności wyborów i tym podobnych i kampanii? Zmieniła zdanie w sprawie stadionu e, e, nowego stadionu w Chorzowie no dla pan, ruchu Chorzów. Pan redaktor znowu trochę myli kwestię, bo ja powiedziałam. Ja nie powiedziałam, że stadion nie powinien powstać. Ja pamiętam, co pani powiedziała. Powiedziała pani O O finansowaniu, o finansowaniu tak. z budżetu państwa. I jeszcze raz mówię. Budżet państwa powinien zwrócić samorządowi, tutaj akurat w Chorzowowi, pieniądze, które mu zabrał. Bo Chorzów w ostatnich latach stracił 200 milionów złotych. Teraz Mateusz Morawiecki obiecał 100. To jest tylko połowa tego. Ale to samorząd... Nie państwo, które przyjeżdża na białym koniu w osobie Mateusza Morawieckiego przed wyborami i obiecuje różne cuda. Stadion Rakowowi, stadion... no i pamięta pan, bo o tym też mówiłam, Centrum Alpinizmu, które nie powstało w Katowicach. Tylko samorząd, który wie, zna potrzeby lokalnej społeczności, powinien mieć pieniądze na to, żeby te po żeby finansować Rozumiem I, samorząd, i samorząd ale w tej sytuacji to, to ma to jest to jest robić. I scenariusz ma scenariusz marzeń A wiemy doskonale Ale tak że, nie jest do końca ponieważ ale tak ma być samorząd ale nigdy nie będzie zarządów za, za premiera Tuska też nigdy tak nie będzie nigdy tak nie będzie że, że samorządy będą samowystarczalne nie będą nie sam, aplikować o pieniądze muszą na inwestycje Nie będą aplikować tak tylko że pieniądze samorząd w samorządzie powinny zostać na przykład pity Powinny no zostać PIT. Przecież. No nie całe. No Mało tego, a wie I Pan. I wie pan, ile, I wie pan, ile Pitu, ile straciły samorządy właśnie też na tym. Najpierw PIT do 26 lat, który tak, został. No, no, potem e, obniżenie podatku. Ale proszę mnie nie przekonywać, ja rozumiem, to, to jest to istotny problem. Samorząd ma o tym decydować. Rozumiem. Jeżeli samorząd chorzowa tej... zdecyduje, czy zdecydował już, że społeczność wymaga od, tego, od niego powstania stadionu, to samorząd to powinien tak od dostać kilku... pieniądze o, na to, żeby jest finans... mieć lat. te pieniądze. Pani on senator, to realizuje. W lepszej sytuacji tak, finansowej aprovo... miasto, proszę mi dać dokończyć, miasto Chorzów yy, no, nie dowiozło, jak to się mówi, tego, tej sprawy. Natomiast jesteśmy dzisiaj, to o scenariusz, o którym pani mówi, to taki trochę scenariusz marzeń, jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której yy, premier... E, obiecuje. Miejmy nadzieję, połowę... że dotrzyma. Dobrze. Miejmy nadzieję, to, że dotrzyma, to, bo to są pieniądze, to jest połowa pieniędzy, którą zabrał Chorzowowi. Swoją polityką ja rozumiem. ten rząd. To teraz może. Chorzyw powinien te pieniądze dotrzymać. Jeszcze bardziej dostać. wprost, panie człowiek. Jeżeli Donald Tusk będzie premierem, załóżmy, a do tego czasu Mateusz Morawiecki nie wywiąże się z tej obietnicy dotyczącej stadionu i 100, około 100 milionów, to czy ona będzie, zostanie zrealizowana? Yy, przez nowy rząd, którego być może pani będzie częścią? Nie sądzę, że będę częścią nowego rządu, czy ale będzie, uważam, że będzie zrealizowane. Uważam, że będzie Pomimo pani n, yy, nie, nie. niechęci i braku zgody na finansowanie tej te inwestycji z pieniędzy publicznych z budżetu państwa. Jeszcze raz panu mówię, ponieważ to powinno być finansowane z budżetu samorządu. Tak uważam, że to będzie zrealizowane, tym bardziej, że ruch chorzów jako ten jeden z najstarszych, najstarszy klub z 1920 roku zasługuje na to, żeby mieć swój stadion. Ja się bardzo cieszę, że teraz będzie grał na Stadionie Śląskim. Bardzo się cieszę przez ten czas, kiedy, kiedy te prace będą trwały. I myślę, że bez problemu ten Stadion Śląski kibicami się zapełni. No miejmy nadzieję, oczywiście. Natomiast... No, gra w końcu w ekstraklasie. Natomiast... I, natomiast... A, a, a ja teraz... A, a idzie pan na najbliższy mecz ruchu? A pani mnie zaprasza, czy co? Nie wiem, no ja pójdę. No proszę bardzo. Może to być też ciekawe doświadczenie. Ale dlaczego ciekawe? Ja chodzę na mecze w ogóle, to nie jest dla mnie ciekawe doświadczenie. pamiętam pani słowo jeszcze raz, że tego typu obiekty, jak stadiony, nie powinny być budowane z pieniędzy publicznych. I zastanawiam się, pani marszałek, jeszcze chwilę. Powinny to robić samorządy. Jeżeli rząd dokłada... Do budowy, znaczy dokłada, załóżmy, że już nie wchodzi w szczegóły. nie ma swoich pieniędzy, załóżmy, że nie posiada z pieniędzy. Proszę chwileczkę, jeżeli dokłada programami, i zawsze tak było, do budowy dróg i tym podobnych, instytucji kultury różnych, to dlaczego właściwie nie jest Dlatego, to, to... że w jednych, w jednych społecznościach akurat społeczeństwo oczekuje ten, jednego typu inwestycji, w drugiego innych. I Jeżeli i to tylko samorząd wie i lokalne władze, które są tutaj wybierane, które pochodzą stąd, które znają potrzeby lokalnej społeczności, wiedzą, czego ta społeczność oczekuje. Pan premier z Warszawy na pewno w Ligocicach, jak panu ja do, ym, no, przypominam, nie no, wie co co ludzie potrzebują, dlatego, ale Rozumiem, samorząd, ale, może, ale władze Katowic wiedzą. No ale to tak po to samorząd... są programy, konkursy na przykład, żeby można było wyłonić kon, e, e, projekty, które są istotne dla lokalnej społeczności. Tak ja działała działa budowa dróg i wielu innych projektów. Jeszcze raz mówię i wiele rzeczy, większość rzeczy powinna być robione przez samorząd. Pani jak ostatnia kwestia, co będzie z górnictwem, na przykład w takim mieście jak Ruda Śląska, jeżeli wygra opozycja? Widzi Pan, że PiS, co zrobił PiS z górnictwem? Pis nawet za, za orał. Jedną, znaczy stara się zaorać. Jedną z najlepszych kopalń, czy najlepszą kopalnię w Polsce, to kopalnia Bogdanka. A w Rudzi w Śląskiej przecież pan wie, ile zostało rzeczy już zlikwidowanych za czas za czasów PiSu. Ja, no w sumie tak, Platforma i PiS to, to, to ta sama. Nie uważa. Czy podobna Nie, przepraszam bardzo. Rząd nie, no. Ewy Kopacz nie był w stanie nawet zamknąć tych kopalń, które zamierzał. Także to jeszcze, jeszcze ale, większy ale poziom. Ale akurat panie. Zarząd, lepszy poziom zarządzania. Znowu. Najbardziej zależy mi. A jednak z górnictwem miała bardzo dużo do czynienia. Moja praca zawodowa w ogóle zaczęła się od górnictwa. To co rząd powinien zrobić z takim miastem jak Ruda Śląska, który dzisiaj jest tak, przykładowo rząd no, w swojej jakiejś długofalowej polityce? Znowu samorząd w dużej, w dużej mierze, bo o Dlaczego tym, to, samorząd? co ma być w Rudzie Śląskiej, ma decydować samorząd, a rząd ma oczywiście, jeżeli chodzi kompleksowo o górnictwo, to nie, nie chodzi no, o ale... Rudę Śląską, tylko o górnictwo w całej No ale Ruda Śląska jest dzisiaj chyba największą gminą górniczą w Polsce. Tak. E, z wszystkimi problemami wynikającymi z całym dobrodziejstwem inwentarza takiej monokultury górniczej, powiedzmy, czyli jej pozostałości. Więc... Skorzystać z ogromnej ilości środków europejskich, które też czekają. I rząd polski też robi wszystko, aby tych pieniędzy nie dostać. To jest pierwsza kwestia. Po drugiej ja naprawdę, znaczy akurat te kopalnie ludzkie, no ostatnio znowu był wypadek śmiertelny. I ja strasznie ubolewam zawsze nad każdym wypadkiem i nad każdą śmiercią górnika. Tego w przeciwieństwie. Choć I pan, i wiceminister proszę, kiedyś chciał proszę, ustawowo zlikwidować tą panią w kupaniach, to nie no, da się tego, nie się tego zrobić, niestety. I pamiętajmy, te naj, znaczy takie najgorsze katastrofy ostatnich lat to właśnie dotyczyły Rudy Śląskiej. Ja tak jak czasami się nad tym zastanawiam, to. Yy, znam zresztą wiele kobiet, które straciły swoich mężów czy swoich synów w kopalniach młodych ludzi. I, w, i to, jest, to jest po prostu rzecz, no, nad którą ja nie potrafię przejść do porządku dziennego, że górnik musi zjeżdżać. Te kopalnie są przecież bardzo głębokie u nas, szczególnie tutaj. Musi zjeżdżać, praca jest w wysokiej temperaturze, w zagrożeniu metanowym, w zagrożeniu tąpań. Chciałabym, żeby. Yy, Górnicy, obecni górnicy mieli pracę bezpieczną, żeby mieli pracę tak samo albo lepiej płatną i być może, być może w przyszłości. To nie w, to nie w kopalni, nie kope, niekoniecznie w kopalni. I to jest ogromne wyzwanie dla rządu, żeby uczynić wszystko żeby na Śląsku, we wszystkich tych gminach śląskich, tam gdzie jeszcze są kopalnie, ci oczywiście górnicy, którzy pracują, mieli pewność pracy, żeby oni nie bali mają. się, że mają... To już, dokładnie. to już nie jest problemem. A druga rzecz, żeby ci młodzi mieli zapewnioną pracę bezpieczną, dobrze płatną, niekoniecznie w górnictwie. To chyba życzenie każdego z nas trochę. Ja myślę, że to życzenie Prawę. jest do zrealizowania, ponieważ tylko, że trzeba dać odpowiedzialnej to polityki rządu. Wasz kolega, wasz kolega, rywal z Konfederacji, jak to tam było, dwa samochody, Nie, no ale wakacje. wie pan, panie redaktorze, pan teraz trochę kpi, ale bezpieczna praca płatna dobrze w takim miejscu jak Śląsk, gdzie mamy całą infrastrukturę, gdzie mamy możliwości, gdzie mamy tereny uzbrojone, po to żeby powstawały P zakłady pracy no to to nie jest dwa samochody i, i grill Pani mężczyzek yy, To są poważne ludzkie przez kilka, problemy rozumiem, Przez kilkaset lat nie udało się ich rozwiązać ale miejmy nadzieję że opozycja no. znajdzie rozwiązanie Ale no to znowu pan No nie tak jest, jest prawda No kilkaset lat No oczywiście że a, no, a przecież gór, przecież sto Śląsk. rewolucji przemysłowej No, no dobrze no ale te rewolucje przemysłowe do czegoś prowadziły prawda to nie jest tak, że rewolucje przemysłowe prowadziły nie do Ale nie to że było inaczej. Chodzi o, o, o jakieś zagwarantowanie bezpieczeństwa. A pan uważa, pracy że bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo pracy w przemyśle dzisiaj jest równe bezpieczeństwu pracy w przemyśle 100 lat temu? Bo ja uważam, że nie. Nie wiem, aczkolwiek jak widzę, jak sama pani powiedziała, ofiary śmiertelne w górnictwie, to zastanawiam się, czy, czy żyjemy w roku 21, czy w 19. E, Gabriela Moraska-Stanecka, wicemarsza Senatu była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia do zobaczenia i do usłyszenia.